Ostatnio pojawiły się także informacje, że ty w ogóle planujesz wyprowadzić się z Warszawy. Wiesz co, to jest taki plan dalekosiężny. Gdzieś tam wspomniałam, że fajnie by było i najlepszą opcją by było, gdybyśmy wraz z rodziną, kiedy dzieci będą, będzie ten czas, że będą miały iść do szkoły, żebyśmy się przeprowadzili na Podhale, żeby żyły w zgodzie z naturą, żeby trochę zwolnić tempa w naszym też życiu zawodowym i przenieść się na Podhale, gdzie jakby warunki i otoczenie służy fajnemu rozwojowi dzieciaków. Możliwe, że tak się stanie. Ale czy ty tam na przykład zajmowałabyś się tym samym, co tutaj, czy po prostu byś dojeżdżała do stolicy, czy raczej na przykład widzisz siebie w zupełnie innym obszarze? Oczywiście, że nie ma, to nie jest trudna sytuacja, żeby dojeżdżać. Ja nie jestem osobą, która pracuje codziennie po ileś godzin w jakimś konkretnym schemacie i mogę sobie te prace i te aktywności dobierać tak, żeby nasze grafiki się super uzupełniały. I w dobie możliwości teraz takie, jakie są, że jak nam zrobią zakopiankę już, no to wydaje mi się, że niecałe 4 godziny będziemy jeździć do Warszawy i to nie jest tak tragicznie.